Witajcie kochani. Nagranie dzisiaj będzie krótkie, aczkolwiek treściwe. Czas dyktują komary, nie chcę, żeby mnie zjadły. Ja dzisiaj jestem konno. Konia muszę prowadzić za uzdę. Do celu. Kłaniam Wam się nisko. Ja nazywam się Monika Burzyńska. Jestem psychologiem tantrycznym, psychotronikiem. I dzisiaj przychodzę do Was z następującą pogodynką. Pogodynką kosmiczną. 10 maja bieżącego roku we Wszechświecie i na Ziemi, znaczy z punktu widzenia Ziemi, umówmy się, odbywa się bardzo piękne wedyjskie święto nazywane Akshaya Tritya. Dzień Akshaya Tritya w tym roku przypada na 10 dzień maja. Jest to dzień, w którym zarówno Słońce, jak i Księżyc znajdują się w stanie egzaltacji, to znaczy mają najwięcej energii, najwięcej mocy i najbardziej korzystne i pozytywne energie napływają na planetę Ziemia do wszystkich ludzi. I według wiedzy wedyjskiej Akshaya Tritya jest nazywana świętem niewyczerpalnej wazy, naczynia, wazy. Znaczy po angielsku to jest waza, ale naczynia. Wywodzi się to z legendy, z Mahabharaty, że żyło było siedmiu braci. Bracia żyli w lesie, w dżungli. A wiadomo, w dżungli nie ma co jeść. Znaczy, no jest, ale trzeba szybko za tym biegać albo przed tym uciekać. I w dzień Akshaya Tritya, ileś tam tysięcy lat temu, ci bracia otrzymali od bogów dar, niewyczerpywalne naczynie, pełne jedzenia. I nawet jeżeli jednego dnia by wyjedli wszystko, to następnego dnia ta magiczna waza znowu się napełniała. I to jest taka metafora właśnie energetyki tego dnia, Akshaya Tritya, że jest to dzień, który może przynieść takie niewyczerpalne bogactwa. Jest oczywiście cała masa innych wedyjskich konotacji z tym związanych, ale ja już sobie tutaj Wam daruję męczenie kotka za pomocą młotka. O, czekajcie, bo ja jestem teraz niewyczerpalną wazą krwi. Aczkolwiek Łazariew twierdzi, że nie należy się oganiać za bardzo od komarów, bo one karmę spalają. Małe nieprzyjemności pozwalają spalać ładunki karmiczne. Takie, kurde, chyba mikro, ale dobra. Ja się będę jednak ogarniać od komarów. Wracając do Akshaya Tritya. I jest takie przekonanie o tym dniu, że to jest najlepszy dzień, w którym należy dokonywać jakichś inwestycji, kupować złoto. Można. Ale ja mam lepszy pomysł. Znaczy, nie że lepszy, tylko jakby zaproponuję Wam to, co mi przychodzi od Wszechświata. A ja od Wszechświata dostałam taką informację, żeby Wam przekazać sposób, w jaki dostaję od Wszechświata, czyli od Boga, podpowiedzi. A jak niektórzy to nazywają czytaniem przestrzeni, ja to nazywam informacjami od Boga. I ja proponuję, żeby, bo za chwilę Wam powiem, jak to wygląda i z punktu widzenia psychologii, jak to wygląda i z punktu widzenia takiego tantrycznego i psychotronicznego. I proponuję, żebyście w dzień Akshaya Tritya sięgnęli po swoją boskość i nauczyli się tego narzędzia używać. Bo wtedy dokonacie niesamowitego postępu. Nie będziecie potrzebowali zewnętrznych mistrzów,
ani żadnych guru, ani żadnych nauczycieli, tylko coraz bardziej sami będziecie się stawali swoimi własnymi mistrzami, guru, przez słuchanie głosu Boga Wszechświata, który do was mówi. Ale jeszcze na chwilę wracając do Akshayatriti, żeby tak naprawdę super wykorzystać energetykę tego dnia, to są propozycje takie z kultury wedyjskiej, żeby w ten dzień dzielić się z potrzebującymi jedzeniem, właśnie, bo legenda mówiła o wazie pełnej jedzenia, żeby z tymi, którzy potrzebują, dzielić się jedzeniem, żeby zrobić jakieś fajne przyjęcie. Ja chyba już to w jakimś nagraniu wam mówiłam, ale teraz wam to powtórzę. Jeżeli zapraszacie gości do swojego domu i karmicie ich bardzo dobrej jakości jedzeniem, to zupełnie nie metaforycznie goście pomagają wam również zjadając to jedzenie, zjadają waszą karmę. Pomagają wam oczyszczać. Gościom nic od tego nie jest, absolutnie. To nie jest takie jakieś przejmowanie ładunków karmicznych, tylko no, pomagają oczyścić energię życia, pomagają oczyścić los. Dlatego gość dom to Bóg w dom. Więc podzielcie się jedzeniem z potrzebującymi, zaproście gości. Gości dobrze nakarmcie dobrym, jakościowo jedzeniem. I to będzie taki dodatkowa celebracja Akshayatriti i nagromadzenie bardzo dobrego, pozytywnego ładunku energii. Dalej, w ten dzień można by było zacząć coś ważnego. Dlatego właśnie chcę z wami się podzielić tą, no nie techniką, tylko jakby jak słuchać potrzeptów Boga w swoim życiu, jak rozmawiać z przestrzenią, z Bogiem. Bo jak zaczniecie tego dnia, czy zaczniecie już wcześniej, ale tak sobie pomyślcie, tego dnia zaczynam stawać się Bogiem. Tego dnia zaczynam korzystać z potrzeptów Wszechświata, z boskiej intuicji. No to wtedy będzie z takim kosmicznym przytupem. Ale tego dnia warto właśnie zacząć coś bardzo, bardzo ważnego. Jakieś ważne przedsięwzięcie, projekt. Co to może być? Na przykład możesz zacząć odkładać na mieszkanie w tym dniu. I przez energetykę tego dnia, że cały Wszechświat ciebie wspiera, to jakby to się spełni. Niewyczerpalna waza. Tego dnia możesz zrobić plan na swoje życie. Taką wizualizację swojej przyszłości, najlepsza jaka tylko może być. Bardzo gorąco polecam tego typu praktyki. A teraz, jak usłyszeć podpowiedzi Boga w swoim życiu? O tym mówił wielokrotnie mój ukochany wujaszek Carl Gustav Jung. On to nazywał synchronicznościami. Natomiast ja tak z psychologicznego powiem to bardziej takim prostym językiem. Zwracaj uwagę na to, na co zwracasz uwagę. I to nie jest masło maślane. Nie. Zwracaj uwagę na to, bądź włączaj taką uważność na to, na co idzie twoja uwaga. I podążaj za tym. Idź komarze. Czyli jeżeli masz jakiś pomysł, jakąś intuicję, to włącz uważność na tą intuicję i idź za tym. I tutaj jest takie dosyć istotne rozróżnienie, bo mamy wiele głosów w naszej głowie, tak? Co psychiatria na to powiedziała. Ale czasami jest to głos ego, takich zaściewajek, a czasami właśnie są to potrzeby Boga. Więc intuicja to będzie coś takiego,
Auć! Sorry za wymachiwanie kijem, ale naprawdę nie chcę być mięsem armatnim dla krwiożerczych komarów. Podam ci przykład. Idziesz do sklepu i masz intuicję taką, żeby tak czujesz, że masz kupić jakiś produkt spożywczy albo jakieś tam produkty. I tak się zastanawiasz, no ale po co mi to? To jest w zasadzie mi niepotrzebne. Ale idziesz za tym głosem i kupujesz to, a za kilka godzin okazuje się, że przychodzą do ciebie goście i to było jak znalazł, że to właśnie było to. Takie wydawało się bez sensu, a jednak doprowadziło cię do rozwiązania twoich życiowych zagadeczek i wyzwań. Więc za takimi podszeptami, za tym, na co idzie twoja uwaga, zwracaj na to uwagę. Ale teraz taki drugi jakby level do tego, szczególnie zwracaj na te rzeczy uwagę, które napełniają cię radością. Nie konsumpcjonizmem, nie taką przyjemnością, taką, która jest w jakiś sposób, co, że chcę spędzić 8 godzin na gierkach, albo iść na automaty, albo, no, nie chodzi o kompensację. Chodzi o coś, co tak wewnętrznie sprawia ci radość, napełnia cię radością. Podążaj za tymi rzeczami. Jak ciebie napełnia to radością, to i cały wszechświat napełnia to radością, a za tymi rzeczami podążaj za swoją, chodź koniku, podążaj za swoją największą fascynacją. No tak. I doprowadzi cię to naprawdę do magicznego świata. I ten głos nauczysz się rozpoznawać coraz bardziej, coraz bardziej. I zobaczysz, że to rozwiązuje na początku trochę, potem wiele, a potem wszystkie twoje problemy. I to jest głos rozumu Boga w tobie. Idź za tym. Buziaki. 10 maja, Akshaya Tritiya. Pamiętaj.